Niedziela, Boża i nasza, niedziela. W imieniu Redakcji witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego numeru Niedzieli. Lidia Dudkiewicz kreśli w swoim edytorialu wizję starego kontynentu poprzez pryzmat wypowiedzi słynnego twórcy Jarosława Marka Rymkiewicza. Poeta dobrej zmiany twierdzi nie bezpodstawnie, że Europie grozi po prostu zawał. A co z Polską? Ale Meksyk. Za tym trywialnym zawołaniem kryje się jednak prawdziwa, trudna i wielokolorowa rzeczywistość kraju, drugiego po Brazylii z największą liczbą katolików. To tutaj jest też największa świątynia świata, Bazylika w Guadalupe, skąd Matka Boża króluje północnej i południowej Ameryce. To tutaj właśnie znajduje się również największe centrum pielgrzymkowe. I do takiego Meksyku przybywa papież Franciszek, zapewne zapłonie tutaj fiesta wiary i przywiązania do Kościoła powszechnego. Ludzie dotknięci opresją państwa, które nie uznaje w swych działaniach zasad, wartości, obarczeni są krzyżem, ale swój krzyż, dochowania wierności prawu i zasadom powinni dźwigać również rządzący. Kilka niezbędnych refleksji na temat natury działań politycznych i społecznych w artykule Wielkopostęp z cyklu Krzyże Świata. Od zimnej Skandynawii po gorącą Kubę, szczególną popularnością cieszy się koronka do miłosierdzia Bożego. Przekonali się o tej popularności polscy marynarze, zawijając o godzinie 15 do pewnego portu na Filipinach. A jak jest w innych miejscach? Kult Bożego Miłosierdzia za przyczyną świętej Warsyny objął już prawie całą kulę ziemską. Głód władzy ludzi z Brukseli sprawia, że próbują pełnić rolę kontrolującą działania suwerennego państwa. To błąd, twierdzi niemiecki polityk Hans-Olaf Henkel. Unia Europejska powinna zgodnie z katolicką nauką społeczną pełnić rolę pomocniczą. To ważna opinia w obecnej sytuacji Polski i Europy. Jaki jest związek pomiędzy ruchem bezwizowym do Stanów Zjednoczonych, uchodźcami w Europie, a polskimi turystami? Czy wojna w Syrii, wojna z państwem islamskim, jest taką przeszkodą, aby Polacy znowu nie zostali objęci ruchem bezwizowym do Ameryki? Co się musi stać, aby administracja Baracka Obamy dotrzymała obietnicy zniesienia wiz dla polskich turystów? Telewizja się zmienia. Zmieniają się priorytety. Również telewizyjny kanał Historia szykuje nowości programowe. Z wielu ciekawych propozycji Piotr Gursztyn. Jej dyrektor poleca filmowy cykl Pułkowniki III RP, czyli filmy, które zatrzymała cenzora w ostatnich 25 latach. Co zrobią Niemcy w czasie kryzysu energetycznego? Najpierw zapełnią swój magazyn gazu, a potem ewentualną nadwyżkę przekażą Polsce. A jak działa niemiecka sieć energetyczna? Czasami na dziko przesyła nadwyżki prądu do polskiej sieci, co grozi jej destabilizacją. A polski węgiel o tych i innych problemach z polską energią mówi Piotr Naimski. Czesław Niemen miałby dzisiaj, gdyby żył, 77 lat. Ale żyje w naszej pamięci, a jego twórczość jest cały czas popularna i propagowana. W słupsku od dekady jest organizowany festiwal Niemen Non-Stop. O tym wydarzeniu, o jego historii i obecnym kształcie pisze Krzysztof Konkol. O gwiazdach polskiego artystycznego życia publicznego nakręciła sporo filmów emitowanych w telewizji, a teraz wydała książkę, w której wspólnym mianownikiem wszystkich gwiazdorskich opowieści jest przepis na sukces w pracy i życiu osobistym. Jaki przepis? Zanim sięgniesz po książkę, sięgnij po Artykuł w najnowszej niedzieli. Niedzieli Młodych. Ekstremalna wyprawa na krańce Europy. Wyprawa, która jest propozycją podróży także w głąb siebie i własnych pragnień. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Życzę miłej lektury. Szczęść Boże! Niedziela Boża i nasza Niedziela